drodzy, zapraszam Was na wspólną, wirtualną wycieczkę po fabryce Norblina. O ich historii opowie Wam Artur, który jest ekspertem w tej dziedzinie, a później udamy się na wystawę niezwykłą, ponieważ ukazującą Warszawę dawną, tą przedwojenną, w kolorze. Zapraszam Was ze mną, będzie ciekawie. Muzeum Fabryki Norblina, mieszczące się przy ulicy Żelaznej w Warszawie, jest placówką eksperymentalną o charakterze otwartym. Cztery podstawowe ścieżki zwiedzania tegoż naszego muzeum to budynki i architektura, maszyny i urządzenia, wyroby i ludzie. Znajdujemy się w najstarszej części fabryki, takiej części, która powstała wtedy, kiedy fabryka nie była fabryką. Ten teren nie był po prostu fabryką. Zresztą, co jest ciekawe, na 240 lat udokumentowanej historii, pierwsze 80 lat teren ten nie był fabryką. Był rezydencją na obrzeżach miasta, położoną na obrzeżach miasta Franciszka Riksa, kamerdynera Stanisława Augusta Poniatowskiego. To, co się za mną znajduje, jest to kamienica, której parter jest reliktem oficyny willi dworku Franciszka Riksa, zaś w formę kamienicy, czyli podwyższenia o jedną kondygnację, dokonał jego syn, również Franciszek Riks. Natomiast gdybyśmy spojrzeli dalej w stronę zachodnią, zobaczylibyśmy perspektywę tak zwanego domu fabrycznego z połowy XIX wieku, który to dom fabryczny był pierwszym założeniem fabrycznym na tym terenie, wprowadzonym tutaj przez Luckfielda i Henningera, dwóch niemieckich przemysłowców. A dalej historia potoczyła się w ten sposób, że teren ten został już jako fabryka przejęty przez firmę powstałą w Petersburgu w 1809 roku bracia Buch, a po kolejnych 20 latach wykupiona przez trójkę głównych bohaterów, Ludwika Norblina, jego siostrę Albertynę, Teodora Wernera. Norblina jako zabytek, są budynki, to jest architektura, ale to są też maszyny i urządzenia. Maszyny i urządzenia, oryginalny ciąg technologiczny, co prawda powojennego sukcesora fabryki, czyli Walcowni Metali Warszawa, ale z bardzo dużym odsetkiem obiektów przedwojennych, a nawet sprzed I wojny światowej XIX-wiecznych. W tym ciągu technologicznym na tej ścieżce zwiedzania muzealnej maszyny i urządzenia taką gwiazdą jest akumulator, hydrauliczny akumulator wyrównawczy. Były to akumulatory, które zindustrializowały Europę. Tych akumulatorów było kilka tysięcy kiedyś w Europie, na świecie. Dzisiaj w Europie zachowały się cztery. Dwa w Wielkiej Brytanii, jeden w Antwerpii i jeden w Warszawie tutaj u nas. Znajdujemy się w miejscu, w którym mamy aranżację przedwojennego sklepu firmowego Norblin bracia Buch i T. Werner. Ten sklep znajdował się przy ulicy Marszałkowskiej 127, nieistniejący dzisiaj budynek. I mamy tutaj dwie gabloty. Jedna gablota pokazująca wszystkie te elementy, które naprawdę mogły być w takiej gablocie. Tak te gabloty wyglądały. Były bogato wyposażone, czy pokazywały po prostu bogaty wybór, bogaty asortyment tych wyrobów posrebrzanych. Druga gablota, nieco skromniejsza by się wydawało, pokazuje trzy najważniejsze obiekty w naszej kolekcji. Podkreślam, w naszej kolekcji. To są dwie patery i kopia cukiernicy, tak zwanej cukiernicy kuli albo cukiernicy z guziczkiem. Artur z Muzeum Fabryki Norblina opowiedział Wam o historii, a teraz przekażę Was w ręce Oli, która opowie Wam o tej niezwykłej wystawie, o której mówiłem na początku, czyli o retro Warszawie. Chodźcie ze mną. Witamy bardzo serdecznie
serdecznie w Artbox Experience, wyjątkowej nowej przestrzeni wystawienniczej w Fabryce Norblina. To jest jedna z kilku na świecie i pierwsza chyba w Polsce wielofunkcyjna przestrzeń wystawiennicza, która umożliwia prezentowanie nowoczesnych wystaw i pokazów. W tym momencie prezentujemy wystawę Retro Warszawa, która opowiada o stolicy, o Warszawie sprzed 100 lat. Są to zdjęcia z lat 20., z lat 30., pokazujące nieistniejące już miasto, gmachy, warszawiaków, ich codzienne aktywności i sposoby spędzania wolnego czasu. Zapraszam do środka. Nasza wystawa to 9 sal, w których wyświetlają się na ścianach zdjęcia, filmy przedstawiające przedwojenną Warszawę. Zdjęcia, które pozyskaliśmy z różnych archiwów, ale oczywiście małe skany, czarno-białe najczęściej. Udało nam się zdjęcia powiększyć, pokazujemy je na tak ogromnym formacie. Dzięki temu widzimy setki szczegółów, które do tej pory nie były na małych formatach widoczne. Na wystawie prezentujemy dwa kina. Jedno wyświetla filmy dokumentalne, kroniki filmowe. W drugiej sali kinowej pokazujemy filmy fabularne. Najczęściej były to komedie z lat 30. z wielkimi gwiazdorami kina, takimi jak Adolf Dymsza, Jadwiga Smosarska czy Eugeniusz Bodo. Na naszej wystawie znajduje się również sala panoram, sala, w której prezentujemy dwa widoki, widoki przedwojennych dwóch placów, placu Piłsudskiego i placu nad Łomackiem, w widoku 360 stopni, czyli patrząc naokoło siebie możemy zobaczyć, jak dokładnie wyglądały pierzeje tych placów i porównać je z mapą miasta, która wyświetla się na ziemi. Możemy porównać, gdzie stały poszczególne budynki i jak wyglądały i co od tego czasu do dzisiaj przez te 100 lat się zmieniło. Przestrzeń Artbox jest miejscem bardzo dynamicznym, w którym mnóstwo się dzieje. Bardzo serdecznie zapraszamy naszych zwiedzających do odwiedzenia wystawy, ale też na bardzo dużo wydarzeń, które dzieją się przy jej okazji. To są lekcje dla szkół, dla przedszkoli, dla lata w mieście. To są też warsztaty rodzinne, które odbywają się na wystawie co niedziela, w każdą niedzielę o godzinie 11. Zapraszamy też na spacery miejskie i do wielu innych aktywności, które się odbywają w naszej przestrzeni.